Siema, tutaj Bartek, jesteśmy na TryHackMe, a dzisiaj będę uczył się czytać. No, coś w tym stylu. Ja, no, mamy tutaj Junior Penetration Tester. Z tego co wiem, już jestem ponad juniorem, ale zobaczymy, może zadania sprawią mi trudności. Na pewno sprawią mi trudność, bo to jest kurwa teoria. Także tutaj nauczymy się etyki i metodologii stojącej za każdym pentestem. O, to coś, co się powinienem nauczyć już dawno, w końcu. No i dobra. Co to są pentesty? Testy penetracyjne. Zanim nauczysz się praktycznych, technicznych aspektów etycznego hakowania, musisz się dowiedzieć więcej o obowiązkach zawodowych testera penetracyjnego i jakie procesy są stosowane podczas przeprowadzania testów penetracyjnych, czyli znajdowanie luk w aplikacji lub w systemie klienta. Znaczenie. What? Important. Znaczenie i znaczenie? Importance and relevance. What the fuck? Cyberbezpieczeństwa stale rośnie. Aha, że to jest świadomość i znaczenie od cyberbezpieczeństwa. Coś takiego. Stale rośnie i może występować w każdym aspekcie życia. Nagłówki wiadomości wypełniają nasze ekrany, informując o kolejnych włamaniach lub wyciekach danych. O tak. Cyberbezpieczeństwo jest istotne dla wszystkich ludzi we współczesnym świecie. I w tym dla silnej. What? W tym dla silnej. Kurwa, co tu się dzieje? Silnej polityki haseł w celu ochrony wiadomości e-mail lub dla firm i innych organizacji, które muszą chronić zarówno urządzenia, jak i dane przed uszkodzeniem. Mówiłem, że się będę uczyć czytać, co ja? Testy penetracyjne lub test penetracyjny to oparta na etyce próba przetestowania i przeanalizowania zabezpieczeń w celu ochrony tych zasobów i informacji. Test penetracyjny polega na użyciu tych samych narzędzi i technik i metodologii, których użyje ktoś o złych zamiarach i jest podobny do audytu. No, no, powiedzmy. Według magazynu branżowego Security Magazine codziennie dochodzi do ponad 2200 cyberataków, czyli wychodzi około 1 atak na 39 sekund. Można sobie przeczytać, jak ktoś chce. Tu mam link na dole. 3, 2, 1. Dziękuję. Etyka testów penetracyjnych. Walka o legalność i etykę w cyberbezpieczeństwie, nie mówiąc już o testach penetracyjnych, jest zawsze kontrowersyjna. Etykiety takie jak hacking i hacker często mają bardzo negatywne skojarzenia, zwłaszcza w popkulturze. Dzięki kilku zepsutym jabłkom. Pomysł legalnego uzyskania dostępu do systemu komputerowego jest trudną do uchwycenia koncepcją. W końcu, co sprawia, że jest to w sumie legalne? Przypomnijmy, że test penetracyjny jest autoryzowanym audytem bezpieczeństwa i ochrony systemu komputerowego uzgodnionym przez właścicieli systemów. Tak, zawsze tak robię, dokładnie tak. W tym sensie legalność penetracji jest dość jasna. Wszystko, co wykracza poza niniejszą umowę, jest uważane za nieautoryzowane. Przed rozpoczęciem testu penetracyjnego następuje formalna dyskusja między testerem penetracyjnym a właścicielem systemu. Uzgodniono różne narzędzia, techniki i systemy przetestowania. Ta dyskusja stanowi również zakres umowy na testy penetracyjne i określa przebieg testu penetracyjnego. Firmy świadczące usługi testów penetracyjnych są sprzeczne z ramami prawnymi i akredytacją branżową. Na przykład National Cyber Security Center, NCSC, posiada system akredytacji Check w Wielkiej Brytanii. Nazwa ta oznacza tylko check, czyli sprawdź, że tylko zatwierdzone firmy mogą przeprowadzić autoryzowane testy penetracyjne systemów i sieci sektora publicznego oraz CNI, czyli no jakoś tak. Etyka to moralna debata między dobrem a złem. Tam, gdzie działanie może być legalne, może być sprzeczne z systemem przekonań jednostki na temat dobra i zła. Testerzy penetracyjni często będą mieli do czynienia z potencjalnie moralnie wątpliwymi decyzjami podczas testu penetracyjnego. No, zdarzało się. Na przykład uzyskają dostęp do bazy danych i są prezentowane z potencjalnie i mają do czynienia z potencjalnie wrażliwymi danymi.
Albo być może przeprowadzają test, atak phishingowy na pracownika, aby przetestować bezpieczeństwo ludzkiej organizacji. No, akurat nie jestem fanem phishingu, mamy to. Phishing to jest takie. Człowieku, no, na phishing się zawsze się ktoś się nabierze, a ty masz się po prostu włamać, a nie udawać, że coś potrafisz. Phishingiem. Tfu. Dalej. Jest to działanie uzgodnione na etapach, jest legalne. Jakiekolwiek wątpliwe etycznie. Hakerzy są podzieleni na trzy kapelusze, w których ich etyka i motywacje stojące za ich działaniami określają, do jakiej kategorii są umieszczani. Omówmy trzy poniżej: White Hat, Grey Hat i Black Hat. White Hat to ci dobrzy, którzy zostają zgodni z prawem i wykorzystują swoje umiejętności dla dobra innych. Na przykład pentester wykonujący autoryzowane zlecenie w firmie. Grey Hat jest to wykorzystują swoje umiejętności, aby przynieść korzyści innym, jednak nie zawsze przestrzegają lub nie przestrzegają prawa lub norm etycznych. Ktoś, kto. Na przykład ktoś, kto usuwa stronę, która skamuje. No. Black Hat to są przestępcy i często starają się szkodzić organizacjom lub uzyskać jakąś formę korzyści finansowych ich kosztem. Na przykład. Autorzy ransomware infekują urządzenie swoim złośliwym kodem i przekazują dane w celu okupu. Zasady ROI. ROI jest dokumentem, który jest tworzony na początkowych etapach sprzęgania testowej aplikacji. Dokument ten składa się z trzech głównych sekcji, wyjaśnionych poniżej w tabeli, które są ostatecznie odpowiedzialne za podjęcie decyzji o sposobie realizacji zlecenia. Instytut SANS ma świetny przykład tego dokumentu, który możesz obejrzeć online tutaj. W sumie nigdy w życiu nie widziałem takiego dokumentu. Ciekawe. I tutaj mamy pozwolenia, nasz zakres i zasady. Każdy, kto jest testerem penetracyjnym, zapewne wie, że scope się czasami naciąga. Permisje różnie, no i zasady, no nieważne. Ta część dokumentu daje wyraźne pozwolenie na wykonanie testu. Zezwolenie to jest niezbędne do prawa ochrony osób i organizacji przed wykonaną przez nie działalnością. Zakres testu. Ta sekcja dokumentu zawierała anotacje do konkretnych celów, do których powinno mieć zastosowanie. Zastosowanie, zaangażowanie. What? Zastosowane zaangażowanie. Na przykład test penetracyjny może dotyczyć tylko niektórych serwerów lub aplikacji, a nie całej sieci. No tak, ale jak czasami ta sieć jest chujowo podzielona, to jak mówiłem, ciężko to ograniczyć ten scope. Zasady. Sekcja zasad określi dokładne techniki, które są dozwolone podczas zaangażowania, podczas tego testu właśnie. Na przykład przepisy mogą wyraźnie określać, że techniki takie jak phishing są zabronione, ale ataki man in the middle są w porządku. Man in the middle to jest typowe łapanie haszy w sieci wewnętrznej, jakimś responderem i tak dalej. Okej. Otrzymasz pozwolenie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa. Jakim hakerem byś był? No to ja będę w hite hat, czyli white hat. Atakujesz organizację i kradniesz jej dane. No to będę Black Hat. Jaki dokument określa, w jaki sposób należy przeprowadzić test penetracyjny? Rules of Engagement. No i dobra, teraz mamy metodologię testów penetracyjnych. Też coś, co mógłbym kiedyś przeczytać, więc przeczytamy, ja? Testy penetracyjne mogą mieć szeroki zakres celów i zadań w swoim zakresie. Z tego powodu żaden test penetracyjny nie jest taki sam i nie ma jednego przypadku, który odpowiadałby wszystkim. Jak powinien dojść do tego tester penetracyjny? Kroki, które tester penetracyjny podejmuje podczas zaangażowania, są znane jako metodologia. Praktyczna metodologia to sprytna metoda, w której podejmowane kroki są odpowiednie do aktualnej sytuacji. Na przykład posiadanie metodologii, której można użyć do testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowej, nie jest praktyczne, gdy trzeba przetestować bezpieczeństwo sieci. W sumie jest to bardzo logiczne. Zanim omówimy kilka różnych standardowych metodologii branżowych, powinniśmy zauważyć, że wszystkie z nich mają ogólny
temat następujących etapów. W ogóle, jeżeli ktoś mnie jeszcze słucha, a nie przyszedł tutaj tylko wziąć odpowiedzi, no to mogę powiedzieć w sumie, że ja w swojej firmie mam wewnętrzną metodologię. Nie wiem, czy tak jest w każdej, ale taka ciekawostka. No i tutaj mamy stage, no i description, czyli tak o, zbieranie informacji, enumeracja, skanowanie, eksploitacja, eskalacja uprawnień, post-exploitation. No i tak, ten etap obejmuje zbieranie jak największej ilości publicznie dostępnych danych, OSINT, nie obejmuje to skanowania żadnych systemów, enumeracja, no i wyliczenia, przepraszam, skanowanie i enumeration, tak jest. Etap obejmuje wykrywanie aplikacji, usług działających na systemach, na przykład znalezienie serwera internetowego, który może być potencjalnie zagrożony. Eksploitacja, obejmuje wszystkie, wykorzystanie wszystkich luk i tak dalej. Może obejmować wykorzystanie publicznych exploitów lub wykorzystanie logów aplikacji. Eskalacja uprawnień, po udanym wykorzystaniu systemu lub aplikacji, na przykład backend, ten etap jest próbą rozszerzenia dostępu do systemu, może eskalować poziomo i pionowo, gdzie poziomo oznacza dostęp do innego konta lub tej samej grupy uprawnień, to jest innego użytkownika, podczas gdy w pionie jest to konto innej grupy uprawnień, to jest administratora. Post-exploitation, tu jest kilka sekcji, na przykład jakie inne hosty mogą być celem tego pivotowania. What the fuck? Serio? Tak tego nie nazwą. Jakie dodatkowe informacje możemy zebrać od hosta, teraz gdy jesteśmy uprzywilejowanym użytkownikiem, zakrywanie śladów i raportowanie. Tak w sumie, no ja bym powiedział, że information gathering ja na przykład robię dopiero po w tym miejscu. To znaczy, w sensie w tle lecą jakieś skany, coś sobie tam robię i tak dalej. W trakcie, jak te skany lecą, bo czasami jest mega dużo hostów, eksploituję sobie poszczególne hosty, eskaluję sobie uprawnienia i w momencie, kiedy mamy już to, na przykład mamy już wszystko, no to w tym momencie mamy tą post-exploitation i na przykład chciałbym wejść na, nie wiem, jakieś konto, komputer, jakiegoś prezesa i tak dalej, to wtedy dopiero zbieram informacje, kto jest tym prezesem i wtedy sobie wchodzę, szukając tam po nazwie użytkownika takiego kogoś w Active Directory, nie? Ale wiem, że to jest metodologia, wiem, że się powinno trzymać, tak dalej. Oczywiście wszyscy się trzymają, bla, bla, dzięki. Okej, OSSTMM, czyli jest to Open Source Security Testing Methodology Manual, zawiera szczegółowe ramy strategii testowania systemów, oprogramowania aplikacji, komunikacji i ludzkiego aspektu cyberbezpieczeństwa. Metodologia skupia się przede wszystkim na tym, jak te systemy, aplikacje komunikują się, dlatego zawiera metodologię dla telekomunikacji, czyli telefonów, urządzeń VoIP i tym podobnych, sieci bezprzewodowych oraz komunikacji bezprzewodowej. Zalety: szczegółowo omawia różne strategie testowania niedogodności, struktura jest trudna do zrozumienia, bardzo szczegółowa i ma tendencję do używania unikalnych definicji. Obejmuje strategię testowania dla określonych celów, właśnie sieci komunikacyjnych i po prostu sieci. Ramy są elastyczne w zależności od potrzeb organizacji. Framework ma na celu ustanowienie standardu dla systemu i aplikacji, co oznacza, że uniwersalną metodologię można wykorzystać w scenariuszu testów penetracyjnych. OWASP to oparta na społeczność i często aktualizowana struktura używana wyłącznie do testów penetracyjnych aplikacji i usług internetowych. Fundacja OWASP regularnie sporządza raporty określające dziesiątki najczęstszych luk w zabezpieczeniach, jakie może mieć aplikacja internetowa, podejście do testowania i środki zaradcze. Ok, zalety: łatwy do odebrania i zrozumienia, trudności: może być niejasny, jaki rodzaj podatności ma aplikacja internetowa, często mogą się pokrywać. No, czasami ciężko ustalić, na przykład, znaczy to zależy, jak się mocno chcemy wgłębiać, ale są sytuacje, gdzie nawet jak mamy XSS-a, czy to jest Reflected, czy Stored, czasami są przypadki, że nawet ciężko to określić. Naprawdę. No i teraz zaleta kolejna, czyli łatwe w utrzymaniu, często aktualizowane. I minus: o was nie sugeruje żadnych konkretnych cykli życia programowania. What the fuck? Nie rozumiem tego zdania. O, i teraz dalej. Obejmuje wszystkie etapy, czyli od testów po raportowanie i środki naprawcze. Ramy nie posiadają żadnej akredytacji, takiej jak check. Specjalizuje się w aplikacjach i usługach internetowych. No i tu puste, czekajcie, sobie mikrofon przestawię, bo mi zasłania kawałek monitora. Dobra. Teraz mamy NIST Cyber Security Framework 1.1. Jest popularny, okej, okay, jest to popularny framework stosowany w celu poprawy organizacji normalizujących cyberbezpieczeństwo
i zarządzających ryzykiem zagrożeń cybernetycznych. Ten framework to trochę zaszczytne wyróżnienie ze względu na popularność i szczegółowość. Ramy zawierają wytyczne dotyczące kontroli bezpieczeństwa i wzorców odniesień sukcesu dla organizacji od infrastruktury krytycznej, czyli np. elektrowni, po komercyjną. Istnieje ograniczona sekcja dotycząca standardów wytycznych dotyczących metodologii, jakie powinien mieć tester penetracyjny. Okej. Nie wiem, czy chcę to teraz czytać, ponieważ to są po prostu różne standardy. Jak ktoś chce się wczytać te standardy, może wziąć całe. Podpowiem tylko, że jest to mega obszerna sprawa. Sama metodologia OWASP ma chyba 400 stron, z tego co pamiętam, więc pozdro. No i okej. Na jakim etapie tester penetracyjny wykorzystuje publicznie dostępne informacje? Privilege escalation. Przepraszam, exploitation powinno być. What? Public exploit. O Jezu, tu chodzi o information gathering, jestem głupi. Sorry, bo ja po prostu nie robię tego. Tak. Gdybyś chciał użyć frameworka testowania telekomunikacji, szukamy akronimu, a nie pełnej nazwy. No to był ten pierwszy, ja? Tak. Jaki framework skupa się na testowaniu aplikacji internetowych? No to jest OWASP. Akurat tyle przeczytałem, dzięki. A teraz mamy black box, white box i tak dalej. No to już jest bardziej przydatne. Mocno teoria, ale lecimy dalej. Okej. Okay. Mamy black box, czyli bez wiedzy, grey box z połowiczną wiedzą i white box z pełną wiedzą. Okej. Okay. Podczas testowania aplikacji lub usługi istnieją trzy podstawowe zakresy. Twoje zrozumienie celu określi poziom testu, który wykonasz w ramach swojego zaangażowania w testy penetracyjne. W tym zadaniu omówimy te trzy różne zakresy testowania. Czyli black box testing. Proces testowania jest procesem wysokiego poziomu, w którym tester nie otrzymuje żadnych informacji o wewnętrznym działaniu aplikacji lub usługi. No to w sumie chyba większość takich ma. No, dobra, większość często dostaje krecy. Nie? Tester działa jak zwykły użytkownik testujący funkcjonalność integracji aplikacji. No to dokładnie tak, to większość mam. Większość robiłem black boxów. Testowanie to może obejmować interakcje z interfejsem, to jest przyciskami i testowanie, czy zwracany jest zamierzony wynik. Do tego typu testów nie jest potrzebna wiedza z zakresu programowania ani zrozumienie programu. Testowanie black boxa znacząco zwiększa ilość czasu spędzonego podczas fazy zbierania informacji i wyliczania, aby zrozumieć powierzchnię ataku celu. Mamy gray box. Ten proces testowania jest najbardziej popularny w przypadku testów penetracyjnych. Jest to połączenie procesów testowania zarówno black boxa, jak i white boxa. Tester będzie miał ograniczoną wiedzę na temat wewnętrznych komponentów aplikacji lub oprogramowania. Mimo to będzie wchodzić z interakcji z aplikacją tak, jakby to był scenariusz z black boxem, a następnie wykorzysta swoją wiedzę o aplikacji, aby próbować rozwiązać problemy, gdy je znajdzie. Dzięki testom gray box ograniczona wiedza pozwala zaoszczędzić czas i jest często wybierana do wyjątkowo dobrze utwardzonych powierzchni ataku. No to raczej pomiędzy black box a gray box zazwyczaj robię, ale chyba bardziej black, chociaż ach, to jest teoria. Dla mnie to nie jest takie ważne. Teraz mamy na końcu testy white box. To proces testowania jest procesem niskiego poziomu, zwykle wykonywany przez programistę znającego programowanie i logikę aplikacji. Tester będzie testował wewnętrzne komponenty aplikacji lub oprogramowanie i na przykład upewniał się, że określone funkcje działają poprawnie i w rozsądnym czasie. Tester będzie miał pełną wiedzę o aplikacji i jej oczekiwanym zachowaniu. Jest znacznie bardziej czasochłonny niż testowanie black box. Pełna wiedza w scenariuszu testowym white box zapewnia podejście testowe, które gwarantuje Ci, że cała powierzchnia ataku może być zweryfikowana. Ok, jesteś dostępny. Nie masz dostępu do kodu źródłowego, to będzie black box. O testowanie strony masz dostęp do kodu, no to white box. Wait. I teraz mamy na końcu test penetracyjny SEM. Jak sam aby przeprowadził etap testu penetracyjnego na ich infrastrukturze, wyświetl witrynę, postępuj albo kończy to ćwiczenie. Ok. Co my tu mamy? Mogę to jakoś przesunąć? Czy tylko pół ekranu będzie? Shit, niewygodne.
Ciekawe. No. Powiedzmy, że to zadanie. Zrobione. Dobra. Dzięki za uwagę. Siemano.